przyjąć wyrok, jaki na ciebie zostaje wydany w świecie. Pan to mówi tak. W świecie oznacza to przyjęcie woli Ojca, przyjęcie swojego powołania, powołania do służby Bożej, do małżeństwa lub do samotności. Każde powołanie jest ofiarą, łaską ofiarowaną człowiekowi przez mojego Ojca. Jest to logiczne. Jeśli inaczej nie będziemy patrzyli na ten wymiar, to dzieci musimy to zmieniać. Zmieniać żony, porzucać kapłaństwo, przeklinać samotność i być za eutanazją. I Pan Jezus mówi o realizacji krzyża w powołaniu. To powołanie, które Bóg ci dał, należy je przyjąć i zaakceptować. To są dzieci całkowicie dwie inne przestrzenie. Żadne powołanie nie jest oderwane od łask, ale wraz z nimi otrzymuje, jakie wraz z nimi otrzymuje dusza, aby je była zdolna wypełnić. Niezależnie od własnych pragnień i własnych przekonań, należy skłonić się przed wolą Ojca i wyznać Mu, jak ja wyznałem, jak uczyniła to moja matka. I oto Pan Jezus cytuje te słowa, które wówczas powiedział Ojcu. Ojcze, przyjmuję Twoją wolę dla mojego życia. Niech będzie wynagrodzeniem za bunt pierwszych rodziców, którzy jej nie uszanowali. Teraz dopiero przyjdzie czas na krzyż. Ale teraz dopiero człowiek staje się godny, aby go otrzymać. Kapłan, który narzeka na wszystko, na powołanie, na ludzi, na proboszcza, on jeszcze krzyża swojego biedak nie umie nieść. Kapłan, który diadoli na wiernych, spotykasz się z nim, tego kapłana się bój. On jeszcze krzyża swojego na ramiona nie wziął. On wszystko burzy i cię zachęca, żebyś ty swojego żonie nasłał.